dzisiaj. Nagrywamy ten film rano. Mamy godzinę 9. Jestem właśnie po kąpieli. Chciałbym wam pokazać taki mój poranny zwyczaj. Niektórzy ludzie zaczynają dzień od wypicia filiżanki kawy, filiżanki herbaty albo kubeczka kakałka. Ja osobiście mam trochę inny zwyczaj, dlatego pokażę wam, co robię każdego ranka. Codziennie rano wypijam kieliszek szampana. Dzisiaj akurat będzie to Moët Chandon. Można powiedzieć, szampan uwielbiany przez różnych celebrytów, raperów, tudzież gwiazdy R&B, 50 Cent, Rihanna, Jay-Z. Bardzo lubią ten szampan. Naprawdę nie wiem dlaczego, ponieważ jest dużo, dużo lepszych szampanów, ale ten nie jest w każdym razie czymś niedobrym. Poza tym o gustach się nie dyskutuje, więc zaraz go spróbujemy. Mam tutaj edycję limitowaną na 150. rocznicę powstania Imperiala, czyli to jest najbardziej popularny szampan od Moët Chandon, Brut Imperial. Jest to taki podstawowy non-vintage od tego producenta z Epernay. Cóż, no niektórzy ten szampan bardzo, bardzo lubią, niektórzy bardzo, bardzo go nie lubią, że tak powiem, umieszczają temu prezentowi. Aczkolwiek no, jest to swojego rodzaju klasyka, jeden z najstarszych domów szampana. Myślę, że wielu z was już tego próbowało. Może wielu z was myśli, że to jest jakiś w ogóle najlepszy szampan, jaki jest. Nie jest to najlepszy szampan, jaki możemy kupić w Polsce, ale w każdym razie jest to szampan. I cóż, no przejdźmy do tej mojej celebracji poranka. Tutaj otworzymy go sobie. Jak to się otwiera, tyle złota. Tyle złota zostało użyte. Tutaj, że po prostu ja to sprzedam, tą butelkę. Chyba kupię sobie drugiego takiego szampana. Później znowu sprzedam etykiety złote i kupię następnego i później znowu tak i jeszcze raz. To jest perpetuum mobile. Dobrze, proszę bardzo. Dobrze, proszę bardzo. Mamy tutaj otwarty moje Chandon. Tak, jak mówiłem, jest to brut non-vintage, czyli to jest prawdopodobnie zbierany z różnych roczników, butelkowany i sprzedawany. Dobrze, tak, bąbelki są chaotyczne, aczkolwiek ustawiają się w takie równe rzędy. Kolor jest czysty, taki lekko słonkowy, cytrynowy. Przejrzysty, nie ma tutaj jakichś niepożądanych kolorków. Lepkość jest taka średnia, powiedziałbym, średnia. Kolor jest taki tradycyjny, powiedzmy, nie jest to żadna rewelacja. Przypomina mi trochę ten kolor. No jest taki, jak dla mnie jest za bardzo rozwinięty. Prawdopodobnie jakieś tutaj starsze roczniki zostały użyte. Nie wiem dokładnie, jak ta edycja limitowana, z jakich jest, czym ona się dokładnie różni od takiego zwykłego Imperiala. Ten szampan dostałem od sąsiada, ja bym takiego nie kupił. Pozdrowienia dla mojego sąsiada Wojtka. Ale no tak, kolor jest bardziej rozwijający niż taki młody.
No jest w porządku, jest w porządku, ale widać, że to prawdopodobnie był kupaż prawdopodobnie po obecnego rocznika, czyli to jest 2019 z jakimiś starszymi, bo to jest taki słomkowo przechodzący w takie lekko morelowy, taki rozwijający się, no. Nie jest taki młody kolor. Dobrze, przejdźmy do nosa. Nos jest czysty, dość taki świeży, lekko owocowy. Są wyczuwane tutaj takie owoce pestkowe, morele, brzoskwinie. Delikatnie takie dojrzałe, bardziej dojrzalsze brzoskwinie. Przyjemny nos, nie jest zły. Troszeczkę takich nut takich mineralnych, no takich kredowych, kredowych mineralnych jest tutaj wyczuwalnych. Lekko taki warzywny, trawiasty zapach. Czuję tutaj taką białą rzepę. Ciekawe bardzo. Oczywiście czuć takie kandyzowane, powiedzmy takie kandyzowane, przypalone lekko takie mleko, takie coś w kierunku takiego mleka zagęszczonego, czuć takie specyficzne posmaki tutaj. To jest też charakterystyczne dla dojrzewania, no po prostu od osadu drożdżowego takie zapachy też się wydzielają. Przyjemny, czuć takie lekkie, metaliczne również zapachy, takie jak się piłuje na przykład metal. Czasami się taki, nie wiem czy mieliście okazję poczuć, widzieć takie zjawisko, jak ktoś na przykład tnie metalowe coś taką piłą, sztyfierką, czy to coś takiego jest wyczuwalne. Jabłka, oczywiście cytrusy, limonka, cytryna, to wszystko tutaj jest wyczuwalne. No dość złożony nos, aczkolwiek przyjemny, czysty. Nos jest w porządku. Dobrze, przejdźmy do palety. Oczywiście jest to wino wytrawne. Jest to wino wytrawne. Bardzo dużo, bardzo owocowe. Dużo czuć tutaj owoców. Zielone jabłka, niedojrzałe gruszki. Morele takie też pestkowe owoce. Troszeczkę takich porzeczek. To wszystko jest przecięte przez takie tostowe posmaki. Takie tostowe tostowo takie, to też pochodzi z drożdży. To są takie lekko przypalone tosty, bez takiej czarnej spalenizny, ale taki czuć taki tostowy, chlebowy posmak. Bardzo takie ciekawe nuty, jakbyście wzięli taką gałązkę jabłoni, prawda? I jak wzięcie taką gałązkę, taką młodą jabłoni, tak ugryziecie, to czuć takie, to jest coś takie pomiędzy umami, taką cierpkością, no i oczywiście nie ma tani, nie wyczuwam żadnych tani, ale to jest taka, takie umami, cierpkość takiego,
takiej świeżej rośliny. Coś tutaj jest wyczuwalne takiego. Jest to bardzo ciekawe. No, jest dosyć pełne ciało. Alkohol jest taki na takim średnim poziomie, w sumie praktycznie nie jest wyczuwalny. Powiem szczerze, jest bardzo dobrze zbalansowany. Ma 12% to wino. Finish. Na finiszu czujemy taką lekką goryczkę. Taką goryczkę jakby takie pestki, prawda? Pestki winogron, możliwe, że tutaj jakoś to jest masowa produkcja, możliwe, że troszeczkę pestek nam wpadło do tanków fermentacyjnych i czuć taką rzeczywiście tą, to taka wcześniej co mówiłem, taka cierpkość, goryczka, tak jakby taką pożyć gałązkę takiego owocowego drzewka jabłkowego, to teraz na finiszu czuć lekką taką goryczkę pestkową, taką jakby przegryźć pestkę jabłka, czy właśnie taką pestkę winogrona, czuć takie goryczkowe nuty. No ciekawe, nie jest w sumie to wino takie złe. Ostatnio piłem Brut Imperial, ale nie była to wersja żadna limitowana. Przyzwoite wino. Coś tu jeszcze mógłbym powiedzieć. Konkluzja jest taka. Wino powinno... Ono jest schłodzone do około 10 stopni. Myślę, że to jest odpowiednia temperatura do serwowania tego wina. Wino powinno być serwowane w kieliszkę w kształcie tulipana. Powinno to... Możemy też trochę węższych kieliszkach je serwować, aczkolwiek myślę, że to nie ma większej różnicy. Ciało jest takie średnio do pełnego, co daje nam możliwości tutaj sparowania tego wina z jedzonkiem. Ja bym na przykład to mógł podać do jakiejś takiej sałatki warzywnej. Na przykład jakiś czas temu przygotowałem taką sałatkę z serem fetą i mozzarellą i tam można by dodać do tego sera fety, mozzarelli, trochę mięty i odrobinę szynki parmeńskiej. Myślę, że to fajnie by właśnie współgrało. Ta tłustość szynki parmeńskiej zostałaby tak zbalansowana przez średnią kwasowość, o której nie powiedziałem, średnią kwasowość tego wina. Wino nadaje się do spożycia, nie ma sensu dłuższe leżakowanie tego wina. Co widzę, bąbelki średnio się utrzymują. Nasycenie CO2 było dosyć duże na początku po otwarciu, ale teraz powiem szczerze, że tutaj już prawie żadnych bąbelków nie mam. Jest masowa produkcja. Cena tego wina to jest około 200 zł. Szczerze mówiąc, ja bym tyle nie zapłacił za moje Chandon, bo w okolicy 150 zł mamy naprawdę spektrum rewelacyjnych szampanów do wyboru. Jak już byśmy byli w ogóle w szampanii, to za taką kwotę to można naprawdę tam zaszaleć. Aczkolwiek no nie jest to złe wino. Jeśli zależy wam na tym, żeby po prostu wypić szampan i żeby, nie wiem, zaimponować znajomym, że częstujecie ich szampanem albo pokazujecie, jedziecie do klubu i kupujecie sobie szampana, no to kupcie to, ale jeśli naprawdę chcecie wypić coś dobrego, jakieś dobre bąbelki, to nawet niekoniecznie tutaj bym wam to polecał, bo w tej cenie to możecie kupić sobie 5 butelek jakichś dobrych win musujących, jakiegoś Cremant de Luxembourg, jakiegoś właśnie wina musującego z Luksemburga czy Franciacotty.
naprawdę jest duży, duży, duży wybór. A to jak jesteście 50 Centem, czy tam jakimś tym raperem, no to spoko. Ale osobiście nie jestem fanem tego wina. Ja nie będę tutaj tego jakoś specjalnie hejtował, ale generalnie naprawdę przy tutaj stosunek ceny do jakości nie jest zbyt dobrze zbalansowany. Więc taka jest moja opinia, że wino jest całkiem przeciętne. Jak na taką skalę produkcji, 20 kilka milionów butelek rocznie, jest. Ja odnoszę się tutaj do skali produkcji też, bo to jest bardzo duża skala i to jest jak takie jakieś naprawdę masowa produkcja, to jest olbrzymia produkcja. I przy tej skali to jest w porządku. Jest w porządku, ale kupując go, moeta, zastanówcie się dwa razy, czy chcecie wydać tyle pieniędzy na coś, co niekoniecznie jest czymś równie smacznym jak wino rewelacyjne, musujące, moje ulubione Arlen Nob Non Vintage Brut. Dziękuję. Chciałem jeszcze powiedzieć o punktacji, jak oceniam to wino. Tutaj oko jest w porządku, dajemy jakieś tutaj powiedzmy 16 na 25 punktów. Nos jest też dosyć przyjemny, będzie to punktów 17 na 25, paleta całkiem przeciętna, 14 na 25 punktów, konkluzja powiedzmy to jest 13 na 25 punktów. To jest moje subiektywne zdanie. Ile to jest? Ile to było? 16? Ile powiedziałem? 16? Nie wiem, policzcie sobie, ile to jest punktów. Ja napiszę w opisie. Dobrze. Oczywiście na 100. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Przechodzę niedługo do bardzo ciekawych win. Naprawdę dobrych, bardzo dobrej selekcji, którą mam zrobioną przez samego siebie. I myślę, że Wam pokażę coś dobrego w dobrych cenach. Oczywiście no nie tam za 20 zł, prawda? Ale dobre wina, które możecie kupić w sklepach internetowych zlokalizowanych w Europie, ale wysyłają do Polski. I mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek. Dlatego możecie, jak chcecie, zasubskrybować, polubić, możecie coś napisać, możecie mi napisać, czy to piliście w ogóle kiedyś i jak Wam smakowało. Dobrze, dziękuję bardzo i pozdrawiam Was serdecznie.